tym miejscu, w którym stoimy, będzie właśnie wjazd na tak zwany górny parking. Natomiast od ulicy Daszyńskiego, tam gdzie w tej chwili ta otwarta brama jest wyjazdowa dla samochodów budowy, tam będzie wjazd na parking, dolny. I o ile parking, zdaniem Sanoczan, jest w mieście potrzebny, to galeria handlowa, która w przyszłym roku stanie w tym miejscu, budzi już bardziej mieszane uczucia. Wielu widziałoby tu inny obiekt. Woleliby zrobić skatepark dla młodych, ponieważ mam kuzyna, który bardzo lubi jeździć na rowerze, a nie ma tego gdzie robić. Po co więcej sklepów? Jakąś fabrykę mogliby wybudować, a nie sklep. Tutaj już jest wystarczająco galerii. Także to dla mnie to nie ma sensu. Tak ludzi mało w Sanoku pracuje i myślę, że kto tu będzie chodził kupować. Nawet w autostanie jest coraz to gorzej. W ogóle nie mamy tu zakładów pracy, a przecież taka galeria to utrzymanie, a żeby to się utrzymało, to muszą ludzie tam chodzić. Już tyle mamy tych hal różnych handlowych, że trochę mnie nawet zaskoczyło, że właśnie już kolejna powstaje tutaj. Parking oczywiście tak, natomiast czy galeria handlowa to... Nie jest to takie przekonanie. Budowa galerii Sanok ruszyła ze sporym, bo czteroletnim poślizgiem. Przez ten czas zmienił się projekt budowy. Pierwotny zakładał powstanie pięciopiętrowego budynku i parkingu na 360 samochodów. Dziś wiadomo, że będą 4 piętra, a na parkingu nie więcej niż 200 miejsc. Obiekt ma służyć ludziom, a na to właśnie potrzebowaliśmy czasu, żeby przede wszystkim zaprosić do współpracy liczących się partnerów, i przede wszystkim znaleźć chętnych do współpracy w przyszłości w tym obiektu z nami. Obiekt wybuduje krośnieńskie przedsiębiorstwo budowlane. Te zdjęcia przedstawiają projekt budynku i to, jak w przyszłości ma wyglądać Galeria Sanok. Takiego obiektu, który by miał taki układ, parking dolny, parking górny, nie ma tutaj właściwie nie w żadnym z miast okolicznych. Maszyny mają zjechać z placu budowy po wakacjach przyszłego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilkanaście miesięcy będzie można już robić zakupy w nowej galerii i zostawiać tu samochód.